Na siódmym piętrze Sieradzkiego Szpitala imienia kardynała Wyszyńskiego wybuchł pożar. Na dwóch oddziałach, laryngologii i okulistyce, było 38 pacjentów. To nimi personel musiał zająć się w pierwszej kolejności. Ordynator zarządził ewakuację. Pielęgniarki sprowadzają pacjentów we wskazane miejsce. Najpierw ewakuują tych pacjentów, którzy chodzą, później podzielone są na grupy. Później zajmują się pacjentami, którzy są w ciężkich stanach. Pacjentów sprowadzono na niższe piętra. W tym czasie inni pracownicy gasili pożar. To oczywiście tylko ćwiczenia i w rzeczywistości nikomu nic nie zagrażało. Z tym personelem można być bezpiecznym, bo jest wspaniały personel. Wspaniali lekarze. W porządku. Powinno być częściej takie coś. Celem tych ćwiczeń było sprawdzenie tak naprawdę personelu medycznego, personelu pomocniczego i pozostałego personelu, jak zachowują się ci ludzie w sytuacjach zagrożenia życia dla pacjentów, dla ludzi, którzy przebywają na terenie szpitala. Szpital ma obowiązek co roku przeprowadzać takie ćwiczenia. Nadzorują je strażacy. Nie będzie to w sumie rzecz taka, że trzeba ewakuować calutki szpital, ponieważ pożar nie występuje jednocześnie w całym szpitalu, tylko na którejś kondygnacji w jakimś pomieszczeniu. Trzeba wyrobić, jeśli chodzi o personel, nawyki, w jaki sposób mają się zachować, jeżeli do takiego zagrożenia by doszło. Ćwiczenia przebiegły sprawnie. Ćwiczenia należy ocenić pozytywnie, ponieważ czas osiągnięty od momentu zauważenia pożaru do momentu podjęcia decyzji o ewakuacji jest czasem krótkim, bo jest to 5 minut. Niecałe 10 minut zajęło pielęgniarkom zaprowadzenie pacjentów w bezpieczne miejsce. Tym razem nie przyjeżdżały wozy strażackie na sygnale, ponieważ ćwiczenia w szpitalu wymagają szczególnej ostrożności. Ciężko chorzy pacjenci z innych oddziałów nie wiedzieli o ćwiczeniach i taka akcja mogłaby źle wpłynąć na stan ich zdrowia. Dlatego w ćwiczeniach na kolejnych oddziałach będą brali udział pozoranci.